Byłem na wakacjach, więc nie mogłem nagrać o tym, że Young Multi i Trippie Redd są w kontakcie. Oczywiście taka wiadomość mogła przytrafić się akurat w takim momencie, gdy leżałem sobie nad morzem, no ale cóż, lepiej późno niż wcale. Więc tak, Trippie Redd i Young Multi są w kontakcie i wymieniają się wiadomościami. Trippie pochwalił się tym podczas swojego streama na Twitchu. I na początku dużo osób miało lekkie zdziwienie na twarzy, bo polski i amerykański artysta to przecież dla wielu się nie klei. Na szczęście czasy powoli się zmieniają i wygląda na to, że współprace z muzykami zza oceanu nie będą niedługo aż tak odległe jak myślimy, a przynajmniej taką mam nadzieję. Multi postanowił wyjaśnić sytuację na swoim streamie, oczywiście wspomniał tam o koncercie Trippiego w Polsce w 2019 roku, gdzie to Multi został wybrany do zagrania supportu. Pamiętam, że mocno się wtedy podjarałem całą sytuacją, bo kurde, takie wyróżnienie to już jest coś. Multi powiedział, że poznali się wtedy osobiście i normalnie byli w kontakcie. Sytuacja na streamie Trippiego wynikła z tego, że Multi dał mu rajda na Twitchu i co ciekawe był to pierwszy rajd u niego na streamach. Michał od razu napisał do niego wiadomość, że to rajd od niego, no i właśnie dlatego Trippie pokazał wiadomości. Multi wspomniał jeszcze, że ten dał mu followa na Instagramie, więc spoko z jego strony. Co prawda niedługo później go odfollowował, no ale wiecie jak jest. Natomiast Trippie niedługo później na swoim streamie wspomniał, że chętnie spiknie się z Multim na sesję w studio. No, kolaboracja byłaby prześwietna i jest to obecnie chyba jedno z moich największych marzeń, jeśli chodzi o rozwój polskiej sceny, a dodatkowo Trippie Redd zapowiedział, że jego następny krążek A Love Letter To You 5 ma być jednym z jego najlepszych albumów. Ludzie piszą, że fajnie byłoby zobaczyć Multiego na ficie. No i wiecie jak to jest, nie chcę mówić od razu, że tak nie będzie, ale obstawiam, że album jest pewnie na etapie końcowym albo już zaawansowanym i niedługo wyjdzie, a ugadanie takiej sesji nagrywkowej albo nawet wysłanie swojej zwroty to kwestia długich rozmów, szczególnie przy tak wielkich współpracach zagranicznych. Między polskimi artystami może nie jest to jakieś wielce skomplikowane, ale w Stanach rynek muzyczny jest troszeczkę inny i działają tam ogromne agencje i labele, które stoją na czele ewentualnych współprac. Mam nadzieję, że fit Multiego z Trippiem kiedyś dojdzie do skutku, no i mocno trzymam za to kciuki. Nie pójdziemy stylem na dno, okay. Podaj mi stab, bo się dotrzymam ręce krwi, bo zabiję grę, okej. Ona chce z nami rozmawiać, chce z nami przebywać, chce z nami to robić, wiem. Oddała serce na dłoni, pistolet przez kroni, niech mówi co o nas wie. A$AP Rocky może spędzić nawet do 9 lat w więzieniu za rzekomą napaść i oddanie dwóch strzałów w stronę pewnego mężczyzny, o którym zaraz. Mówię tutaj całkiem serio, a sprawa ma związek z jednym z członków A$AP Mobu, czyli grupy, tudzież kolektywu, złożonego z kilku ważnych przedstawicieli rap gry i nie tylko. Jest to grupa ziomków, chociaż wydaje się przeżywać ogromny kryzys. Podpisali go nikt inny jak A$AP Rally, człowiek, który już jakiś czas temu był oskarżany przez A$AP Bariego o bycie policyjnym szczurem. Członek A$AP Mobu postanowił nagłośnić sprawę rzekomej napaści Rockiego na jego osobę. Miało się to dziać w centrum Hollywood, a Rally został podobno zwabiony do ciemnej uliczki, aby umówić nieporozumienie między tą dwójką. Rocky miał wówczas przyjść uzbrojony w półautomatyczny pistolet i bez żadnego ostrzeżenia miał w niego wycelować i oddać dwa strzały w kierunku pana Rally'ego. Bardzo kontrowersyjna sprawa i kolejne problemy z prawem Rockiego, które tym razem wydają się dużo bardziej poważne i trudne do uniknięcia. Rakim stanął właśnie dziś przed sądem w roli oskarżonego i na chwilę obecną nie mamy dokładnych informacji o dowodach i tak dalej. Aktualnie ma na sobie dwa zarzuty napaści z użyciem broni palnej i generalnie ma mocno przechlapane. Na ile sprawdzone są zeznania Rally'ego? Nie mam pojęcia. No raczej bez dowodów nie zakładałbym mu sprawy, więc czekam na jakieś konkrety i jeśli Rocky jest winny, to serio szkoda mi słów. Okej, muszę wam zupdate'ować temat, bo dosłownie przed chwilą w sieci ukazała się pierwsza informacja z rozprawy Rockiego. Raper twierdzi, że jest niewinny, a to co mówi Rally to pomówienia. Czy to prawda? No, a kto wie? Teraz to ta sprawa będzie toczyć się przez wiele miesięcy i ciekawe czy prawnikom Rakima Myersa uda się udowodnić to co powiedział w sądzie. Oczywiście powiedział tak a nie inaczej po uzgodnieniu tego z prawnikami, więc muszą mieć na to jakiś plan. Z możliwościami finansowymi Rockiego raczej nie trudno o dobrego adwokata, więc jeśli mówi prawdę to oby jakoś to udowodnił. Sam nie wiem komu mam wierzyć, w końcu nie ma jeszcze żadnych dowodów. Zobaczymy jak sprawa się potoczy, no i oczywiście będę informował was na bieżąco co i jak. SSG Kobe, ziomek, który od jakiegoś czasu całkiem mocno przebija się do rankingów muzycznych na świecie, miał ostatnio wypadek samochodowy. Zdaję sobie sprawę, że pewnie część z was go nie kojarzy, ale zapewniam, że warto sprawdzić jego twórczość, szczególnie jeśli lubicie mocarne i przekminione bity. Informację podał na swoim Instastory jakieś dwa dni temu, jednak wygląda na to, że wyszedł z tego bez większych obrażeń i wszystko jest ok, także lecę do kolejnej informacji. I teraz mam dla was bardzo dobrego newsa, bo jeden z podejrzanych o zabójstwo XXXTentaciona oficjalnie przyznał się do winy i uwaga, wyraził chęć współpracy z policją
wydział i zeznawania na pozostałych członków napaści, w której zginął jeden z największych artystów na świecie. Sprawa wreszcie wydaje się nabierać tempa po latach, bo przez ostatnie miesiące było o tym cicho i nie wiedzieliśmy, co się dzieje wewnątrz, a wiele osób było przecież ciekawych. Sam proces ma ruszyć w styczniu 2023 roku i generalnie zdaje się, że jeśli będzie mówił prawdę, to szykuje się spektakularny koniec dla ludzi odpowiedzialnych za śmierć Jaceon Froya. Fetty Wap to człowiek od kilku hitów, który został kilka miesięcy temu aresztowany. Jeśli chcecie dowiedzieć się, za co dokładnie, to wbijajcie do linku w karcie. No i został też wtedy zwolniony przed całym procesem i tak się składa, że wykazał się nie lada mądrością i naruszył warunki zwolnienia. Według prokuratury miał grozić śmiercią pewnej osobie podczas rozmowy na FaceTime, co mocno naruszyło owe warunki i Fetty Wapa ponownie aresztowano. Powiem wam, że aż dziwnie mi się o tym mówi. Ziomek zyskał jeszcze chwilę wolności, na co była mała szansa, biorąc pod uwagę jego zarzuty narkotykowe, i tak to spierdolił. No po prostu nic, tylko bić brawa. YSL Woody, człowiek z grupy Tagara, postanowił na niego nakapować w związku ze sprawą zabójstwa Donovana Thomasa, o co m.in. oskarżony jest Young Thug. Woody trzymał z ekipą od lat i nieraz mówił, że zawdzięcza im naprawdę wiele, jednak jak się okazało, postanowił porozmawiać z policją w sprawie Tagara i potwierdził, że był razem z nim, gdy ten wypożyczał auto, z którego strzelano do Donovana. Generalnie Jeff ma bardzo poważne kłopoty, bo na dodatek otrzymał nowe zarzuty w sprawie broni i narkotyków i nie wiem, czy będzie w stanie się z tego wygrzebać, biorąc pod uwagę, że nawet jego ludzie na niego sypią, a jest to bardzo wiarygodne źródło dla prokuratury. Pojawiają się jednak głosy, że Gunna ma opuścić areszt już za jakiś czas, więc o ile to prawda, to może dowiemy się czegoś więcej na temat Tagera, bo Gunna może mieć kilka informacji na ten temat. Jada Youngun, raper z Bogalusa, który kilka tygodni temu zginął w tragicznych okolicznościach, został pochowany. Policja odpowiednio zabezpieczyła pogrzeb ze względu na duże ryzyko pojawienia się tam agresywnych osób. I teraz mogę was zdziwić, bo na pogrzebie rapera rodzina i przyjaciele postanowili puścić 30AK, utwór, który jest bezpośrednim dissem w stronę NBA Young Boya. Ludzie przyjęli to dość dziwnie i internet zareagował mieszanie, bo wiecie, puszczanie takiej muzyki na pogrzebie w naszych kręgach zdecydowanie nie ma miejsca, ale jeśli rodzina i przyjaciele dosłownie żyją tymi całymi beefami i tak dalej, to pewnie nie pierwsza taka sytuacja. Według mnie również jest to dziwne i trochę nie na miejscu, no ale cóż. Kim Kardashian i Pete Davidson się rozstali. Informacja obiegła internet już jakiś czas temu, ale uważam, że warto o tym wspomnieć przez wzgląd na Kaniego, który po tym wrzucił do internetu taki oto post. Wyśmiewa on Pete'a Davidsona i stawia go w takim niekorzystnym świetle. Generalnie internet jest raczej za Kanie i to jemu kibicują fani i pewnie zastanawiacie się, dlaczego para się rozstała. Otóż według informacji, które udało mi się wyczytać, Pete miał oświadczyć się Kim, na co ta nie była jeszcze gotowa i podobno to było m.in. powodem rozstania. Pete Davidson miał się po tym załamać i rzekomo uczęszcza obecnie na terapię w związku z rozstaniem i postrzeganiem go przez cały internet. Czy Kanye wróci do matki swoich dzieci? No zobaczymy. Dla wielu osób pewnie ten temat jest nieciekawy, dlatego też zostawiłem go na koniec odcinka. W ogóle dajcie znać, czy chcecie słuchać o takich rzeczach, bo pewnie trapowi wyjadacze mają to totalnie gdzieś. Ja osobiście mocno śledzę Kaniego i lubię sobie czasem poczytać o tym, co tam wyprawia, albo co się dzieje wokół jego osoby, ale tak jak mówię, dawajcie znać, czy podobają wam się takie wstawki, czy może mam unikać tych tematów. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeszcze w tym tygodniu pojawi się kolejny materiał. Nie będę tutaj zdradzał, o jakiej tematyce, możecie się domyślać, ale cóż, do zobaczenia.